Cześć kochani, z tej strony Alexis Ola i witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy vlogmas, dzień 12, czyli równą połowę naszych vlogmasów. Czy wy wierzycie, że to tak szybko zleciało? Bo ja naprawdę nie wierzę, że mamy już połowę grudnia. W ogóle masakra, strasznie szybko to leci, zwłaszcza jak się cały czas nagrywa, montuje i to życie. I ten grudzień leci jak szalony. Niech was to piękne, jasne światło nie zmyli, bo jest już godzina 16, jest już tak ciemno. Ja rano nie zdążyłam się do was odezwać, ale właśnie wróciłam do domu, byłam dzisiaj w szkole, byłam potem jeszcze na dodatkowym matematyce, no i po raz pierwszy od miesiąca nie mam zajęć prawa jazdy, także wróciłam do domu o godzinie 16 we wtorek, co jest dla mnie mega zaskoczeniem, bo pamiętacie, jak się męczyłam tydzień temu. Także bardzo się cieszę z tego faktu, jak mi poszedł sprawdzian z historii. Może być, ale był dosyć trudny, ale nieważne, nie chcę o tym rozmawiać, jestem już po szkole. Na jutro na szczęście nic nie mam, w sensie tylko zadania z matmy, ale w sensie ja mam codziennie, wiecie, zadania z matmy, jak to bywa na matwizie, także już nawet myśląc o tym, czy mam coś zadane, nie myślę o matematyce, bo to już jest mój taki nawyk, że codziennie te zadania robię. Wróciłam właśnie do domu na godzinę, żeby zjeść obiad oraz się ogarnąć na trening, bo właśnie na 17 ten trening dzisiaj mam z Kamilem, dzisiaj trochę wcześniej, żeby być też wcześniej w domu, więc co, w ogóle śmiesznie, bo z 16 ja dopiero zaczynam tego vloga i wiecie, tak zazwyczaj to robię rano, ale no cóż, tak będzie, także zabieram was też na mój trening dzisiaj, no i spędzimy sobie razem dzisiaj, no wieczór pewnie, dopiero jak wrócę z treningu coś wam poopowiadam, ale nie otwieraliśmy jeszcze kalendarzy i cały dzień o nich myślałam, bo naprawdę nie mogę się doczekać, co tam dzisiaj one dla nas przygotowały, także sprawdźmy to koniecznie. The Body Shop, dzisiaj mamy, o, 12. Donate and feel great, support the charity that loves your spirit animal. I dzisiejszym produktem jest taki mały żel pod prysznic. 12 w Sinseju, aby to nie były majtki. O proszę, mamy taki świąteczny kubeczek. Mi się czasami zdarza rano chodzić z takim kubeczkiem właśnie do szkoły z herbatą, także na pewno mi się przyda. I on w Sinseju kosztuje 20 zł. A powiem, że próbowałam go otworzyć, ale nie mogę. Dajcie mi znać, jeżeli wiecie, czy to jest tylko ozdoba, czy to się da otworzyć, a ja po prostu tego nie mogę, ale na chwilę obecną nie potrafię tego otworzyć. 12 w Clinic. To eyeliner? A nie, mały tusz do rzęs z Clinic. O kurczę, mega, mega super produkt. Jeden z lepszych, uważam. 12 jest taka większa, więc pewnie rozświetlacz. O nie, róż. Tak się prezentuje, w taki brzoskwiniowy. Dalej, Makeup Revolution. Myślałam, że to błyszczyk już chciałam narzekać, że jest strasznie jasne, ale jest to baza pod cienie. Ja zazwyczaj używam korektora jako bazy, ale sprawdzimy. I na koniec Revolution, produkty do ust. No jest to szminka w takim typowym kolorze dla tego kalendarza, jako już chyba była z 10 razy ogólnie w tych produktach Makeup Revolution. Także dajcie znać, co wybieracie dzisiaj. Ja dzisiaj wybieram tusz od Clinic. A i otwierając resztę kalendarza, trochę powstrzymałam ból i myślałam, że przemilczę temat. Ale w sumie czemu mam to ukrywać? Mówiłam wam, że założę się, że na którymś wygnosie zrobię sobie coś z palcem, złamię paznokcie czy coś. I właśnie otwierając ten kalendarz z Clinic, nie leci mi krew ani nic, ale strasznie mnie boli paznokieć, po prostu zbyt mi się podważył i tak jakby trochę mi się oderwał, ale nic się nie stało, nie leci mi krew ani nic, po prostu mam taki obolały i pewnie taki będzie przez dwa dni, także powinnam tu mieć nożyczki i nożyczkami otwierać ten kalendarz. Tak, otwieranie takiego podłużnego opakowania tak na raz od tej dłuższej strony nie było dobrym pomysłem. Nie. Się skończyło. To gdzie lecisz? Powiedz swoim fanom, gdzie lecisz? No jeszcze nie wiem, bo nie jest. No. A ja też nie wiem. Can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Ola, co powiesz moim fanom? Moim? Nic, bo oni nie istnieją. Mam fanów. Ola mówi, że nie mam fanów. Jeśli mam fanów, skomentujcie. Kamil, Kamil w komentarzu. Team Kamil albo Team Kamil? Alexis. Albo Team Alexis. Team Alexis albo Team Kamil, wybierajcie. Znak firmowy. Yeah.
wróciłam już do domu, wykąpałam się, jestem mega zmęczona po treningu, w ogóle super fryzura i zasnęłam po treningu, to znaczy to była, wiecie, taka pół godzina drzemka, ale naprawdę jakbym się nie przebudziła, to nie wiem, chyba bym spała do rana, bo strasznie mam takie, wiecie, mimo kąpieli ciepłej i rozgrzania mięśni, to mam takie właśnie strasznie zmęczone mięśnie, tak się czuję jak po moim pierwszym treningu z Kamilem, że wróciłam do domu i nie mogłam po prostu przez 4 godziny się podnieść z łóżka, naprawdę taki wycisk dostałam. I właśnie kiedy ostatnio raz ćwiczyłam? W czwartek? No, czyli normalnie, bo ja ćwiczę zazwyczaj tak wtorki, czwartki, a czuję się naprawdę jakbym nie ćwiczyła nie wiadomo ile, więc cieszę się, że naprawdę się obudziłam, bo mam do zrobienia zadania z matmy. No i jestem też głodna, bo nie jadłam jeszcze kolacji, ale po treningu zawsze, kiedy wiecie, tak w ciągu godziny wypiję pół litra wody, to jestem taka pełna, że nie chce mi się jakoś bardzo jeść, ale teraz już zgłodniałam, także moi rodzice są na jodze, także chodźcie razem sobie zrobimy kolację. Nie wiem jeszcze, co będę jadła. Na kolację będę sobie robić kanapki z wędliną, pomidorem i szczypiorkiem albo cebulką i wiecie, to nie jest nic odkrywczego. Miałam coś dzisiaj robić, wiecie, kombinować w kuchni, ale jestem tak śpiąca, że jak się teraz obudziłam, to chcę zjeść, zrobić lekcję i naprawdę się położyć spać, bo jutro czeka mnie dość emocjonujący dzień, ale o tym opowiem wam zaraz, tylko czekajcie, muszę psa wypuścić. Także ogólnie jako dziecko, jako przedszkolak, sorry za psa szczekującego na ogródku, byłam ogromnym niejadkiem. Brakowało mi witamin i tak dalej, groziło mi wycinanie migdałków. No i właśnie ogólnie ta moja historia zbyt ciekawa nie była. I ja miałam takie bardzo, i w sumie do tej pory mi zostało takie coś, że jak mi już coś posmakuje, to ja to jem w kółko, aż mi się nie znudzi, a niektóre rzeczy mi się nie nudzą. Przykład chlebki w jajku, pozdrawiam wszystkich moich znajomych, przyjaciół i chłopaka. Ja to jem cały czas i wszystkim zawsze robię, to samo carbonarę. Często możecie w moich filmach zauważyć, że robię carbonarę i tak dalej, bo ja faktycznie tak często, może nie aż tak często, akurat wiecie, jak na przykład no, na co dzień to raczej gotują moi rodzice, ale zdarza się, że faktycznie ja też lubię gotować i czasami jak mam pomysł czy ochotę na coś, to robię sama. Ale faktycznie jak mi coś już posmakuje, to często to jem, może nie aż tak często jak to się wydaje na filmach, ale no na przykład tą carbonarę czy coś jem bardzo często. To samo na przykład ostatnio złapałam taką mega fazę na tatara. I tatara też faktycznie jem często i właśnie przypomniało mi się z dzieciństwa, że ja zawsze jak miałam już coś fazę, to po prostu jadłam to do upadłego. I właśnie jako dziecko jeszcze w przedszkolu czy na początku podstawówki taką fazę miałam na kanapki z wędliną i z pomidorem i któregoś dnia pamiętam, że przyjął wtedy mój chrzestny i mama zrobiła na kolację, wiecie, taki talerz kanapek, żeby wszyscy sobie brali, no i właśnie tam były kanapki z pomidorkiem, ale była też cebulka czy tam szczypiorek. Ja pamiętam, zrobiłam aferę, czy to było właśnie, czy był wtedy wujek, czy nie, już nie pamiętam, ale zrobiłam wtedy aferę, że ja tego nie będę jadła, bo ja takich nie lubię i w ogóle, że będę głodować, no ale potem się zrobiłam głodna, popłakałam sobie w moim pokoju, no i przyszłam na tą kolację, spróbowałam tej kanapki i no ile to było? Z 12 lat temu? I mnie nadal została faza i nadal kanapki z wędliną, pomidorkiem i szczypiorkiem są moimi ulubionymi kanapkami i jam je praktycznie codziennie albo na śniadanie, albo na kolację. I wiecie, tak naprawdę dopiero w tym momencie, jak wróciłam z treningu, już się wysikałam i ta, wiecie, to pół litra wody, które wypiłam na treningu ze mnie, tam trochę zeszło, to dopiero teraz tak naprawdę poczułam głód, czyli ile? 2 godziny po treningu, po skończonym treningu dopiero zaczęłam odczuwać głód i bardzo często tak mam, dlatego przyznaję się, że jak trenuję czasami z Kamilem do 19, o 19, czyli do 20, a zdarzało mi się tak, jak chodziłam jeszcze na teorię z prawa jazdy, to zdarzało mi się po kolacji nie jeść, co było bardzo złe i to osłabiało mój organizm, a teraz już staram się jeść, właśnie chodzić na treningi wcześniej, żeby sobie jeść regularne, duże posiłki. No i słuchajcie, nie mam jakichś takich profesjonalnych zdjęć przed i po, ale wstawiam wam na Instastory, także koniecznie obserwujcie mojego Instagrama, bo zaczynam widzieć pierwsze efekty siłowni. I to nie tylko ja, ale Kamil też i osoby w moim otoczeniu, także widzicie, 3 tygodnie ciężkiej pracy i here's a song of love, traveling afar, seeking us to warm up every heart. To be your light in time.
Okej, umyłam sobie włosy, zaraz je jeszcze trochę ogarnę i teraz będę montować tego vloga, co oznacza, że dobiega on końca i będę już lecieć spać i specjalnie, ja zazwyczaj ogólnie myję włosy rano, ale dzisiaj specjalnie sobie umyłam wieczorem, żeby jutro mieć jak największe prawdopodobieństwo, że wyrobię się i zdążę się do was odezwać rano, bo potem wracam do domu około 15:30 i mam tylko godzinkę, bo potem będę jeździć autem, ale o tym wam opowiem jutro. No i ale właśnie tak mi się trochę przedłużyło, bo ostatnią jakąś godzinkę spędziłam gadając sobie z Werą, bo musieliśmy porezerwować trochę pociągów, trochę autobusów, trochę samolotów poogarniać i w ogóle, bo wybieramy się razem w podróż. Tak, zabieram Weronikę w jedną z moich podróży. Ci też śledzą mojego Instagrama, raczej Instastory, to ta informacja nie jest im obca. Powiem wam, że na początku roku, kiedy leciałam na moje 17 urodziny do Izraela, to myślałam, że będzie to moja ostatnia taka, wiecie, podróż z rodzicami, bo jakoś tak, nie wiem, nie pomyślałam o wakacjach, myślałam, że nigdzie ich już nie wyciągnę i tak dalej. I nie sądziłam, że gdziekolwiek jeszcze uda mi się w tym roku polecieć, a tu proszę wyszedł, byłam, w sumie wyjdzie, że byłam w 2018 roku dwa razy w Azji, dwa razy w Afryce, no i jeszcze wiele podróży europejskich, także fajnie, fajnie jak to życie się, wiecie, tak toczy i cieszę się, że w końcu kogoś z moich przyjaciół mogę zabrać w podróż ze mną, bo tak to zawsze jeździłam z rodzicami z racji mojego wieku, bądź jeżeli były to jakieś takie wycieczki zorganizowane typu obozy i tak dalej, czy jakieś takie, wiecie, no po prostu wyjazdy zorganizowane, to były to przygody i podróże z moimi przyjaciółkami, ale cieszę się, że w końcu gdzieś wybiorę się z Werą, bo Weronika również by chciała zobaczyć cały świat i cieszę się, że dzięki mnie będzie mogła od czegoś zacząć, chociaż no to nie będzie przecież pierwsza podróż, ale no cieszę się, że jakby no po prostu bardzo się cieszę, że ją ze sobą zabieram, bo wiem, że podróże również ją bardzo interesują i wiem, że ona się cieszy też bardzo i kiedy już dojdzie do tej podróży, powiem wam konkretnie, co to jest za miejsce. Cieszę się, nie mogę się doczekać, jak będziemy wam mogły opowiedzieć o tym. Chociaż nie wiem, czy Werka już tego gdzieś nie opowiadała, jak to się stało, jak jej powiedziałam o tym, że ją zabieram, jak ją zaprosiłam i tak dalej. Cała ta historia, tego dowiecie się już niebawem, a ja nie mogę się doczekać, bo ta podróż już zaraz po świętach, czyli ile? 2 tygodnie zostały. Ja jeszcze, wiecie, ledwo co, jeszcze nie ochłonęłam po Madagaskarze, teraz żyję świętami, a tu zaraz znowu podróż, a potem kolejna. I kolejna, i kolejna, i kolejna. Tak, styczeń i luty będą naprawdę szalone. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego vloga. Dajcie znać, jaki kierunek obstawiacie. Nie będę już robić tutaj, wiecie, takiej wielkiej tajemnicy jak z Madagaskarem, bo to był trochę taki konkurs, bo to było, wiecie, z forfanem, taka niespodzianka. Teraz to jest nasz taki prywatny wyjazd, po prostu zabieram Werę ze mną. Wiecie, to jest, nie jedziemy w celach służbowych, tak jak o tutaj obie byłyśmy z forfanem, tylko jedziemy totalnie prywatnie, po prostu o, tak o, i będziemy to dla was dokumentować, jak zawsze. Dlatego nie wiem, po prostu tak, nie jest to żaden konkurs, ani żadna tajemnica, po prostu jestem ciekawa, co obstawiacie lub jakie miejsce was interesuje. Właśnie, dajcie znać, jakie miejsce chcecie, abym zwiedziła kiedyś, żebym wam pokazała na filmach, na zdjęciach. A my usłyszymy się już jutro. Jutro będzie dla mnie bardzo ekscytujący dzień, ale o tym usłyszycie i zobaczycie już jutro, także słyszymy się już jutro, standardowo o godzinie 15. Życzę wam udanego popołudnia, udanej nocy, dobranoc, udanego kolejnego dnia, w zależności od tego, kiedy oglądacie ten film. Buziaki!